Tydzień z Radiem Z. Zaprasza Joanna Komolka. A to był tydzień, w którym Najwyższa Izba Kontroli na czele z Marianem Banasiem złożyła doniesienie do prokuratury na premiera i jego najważniejszych ministrów. To oczywiście w związku z tak zwanymi wyborami kopertowymi. W tym tygodniu także na Białoruś zostały nałożone sankcje za de facto uprowadzenie samolotu tylko po to, by zatrzymać opozycjonistę, który był na jego pokładzie. A w polskim Sejmie bój o następcę Rzecznika Praw Obywatelskich z rozłamem obozu rządzącego w tle. Jarosław Gowin chce głosować na kandydata opozycji. O tym między innymi porozmawiam już za moment z Państwa i moim gościem. Tydzień z Radiem Z. A naszym gościem Radia Z jest Paweł Jabłoński, wiceszef resortu spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Panie ministrze, na początek jeszcze informacja sprzed kilku minut dosłownie. Europejska Agencja Leków dopuściła szczepienia dla dzieci od lat 12 już szczepionką Pfizera. To dobra informacja? Zdecydowanie tak. To jest potwierdzenie tego, co wstępnie już się pojawiało przez ostatnie kilka tygodni, że w zasadzie wstępne badania sygnali pokazują, że ta szczepionka jest całkowicie bezpieczna także dla młodszych pacjentów. Myślę, że w ślad za tym będziemy również odpowiednio modyfikować, rozszerzać program szczepień, tak żeby właśnie pacjenci w tym wieku mogli się jak najszybciej zaszczepić. Czyli czerwiec może być aktualny pod warunkiem, że będą szczepionki, bo teraz trochę chyba jest z nimi problem podobno. No, zawsze od samego początku to był zasadniczy problem, że producenci nie byli w stanie zrealizować tych obiecanych, zadeklarowanych wolumenów dostaw. Mieliśmy z tego powodu w całej Europie ogromne opóźnienia. Teraz sytuacja się już trochę poprawiła. Wciąż jeszcze oczywiście nie jest idealna i taka, jak być powinna, ale jest znacznie lepiej. No, te wskaźniki, które już mamy w tej chwili, to jeszcze nie jest może taka zupełna populacyjna odporność, ale zmierzamy do tego, żeby ten plan, który został ogłoszony na samym początku roku, udało się zrealizować. Czyli do końca sierpnia każdy chętny będzie się mógł zaszczepić. I oby było tych chętnych jak najwięcej. Panie ministrze, jak słyszeli państwo i pan pewnie też w wiadomościach, Sejm powołał Karola Nawrockiego na nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej, ale jeszcze potrzebne jest zatwierdzenie ze strony Senatu. Czy powtórzy się zatem pana zdaniem sytuacja z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli Senat powie nie? Zobaczymy. Może powtórzy się sytuacja z wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, a może powtórzy się sytuacja z wczoraj, z próby wprowadzenia tej przedziwnej poprawki do ustawy o ratyfikacji decyzji o zasobach własnych, gdzie jeden z senatorów podobno zamknął się w windzie. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to są żarty, bo to szczerze mówiąc informacja ma charakter, jakbyś tak na to spojrzeć. No jeden już przeprosił z senatorów, dziwne. Tak. No, nie chcę tutaj prowokować. Myślę, szczerze mówiąc, jak patrzyłem na wyniki głosowania dzisiaj w Sejmie, widząc, że także część opozycji poparła pana profesora Nawrockiego, to sądzę, że będziemy mieć do czynienia, mam nadzieję, ze sprawną procedurą dalej i że także Senat tę kandydaturę zaakceptuje, bo patrząc obiektywnie na jego dotychczasową działalność, myślę, że można ją bardzo pozytywnie ocenić. A propos kandydatur, to cały czas po raz piąty już ruszyła procedura wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli następcy Adama Bodnara. No i pojawiają się problemy w obozie rządzącym. Jarosław Gowin poparł kandydaturę opozycji. Prawo i Sprawiedliwość ma swoją kandydatkę, senator Lidię Staroń. Nie ma pan wrażenia, że to trochę zaczyna przypominać, nie chcę używać mocnego słowa, ale chyba komedię, bo zamiast poważnego wyboru następcy nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli konstytucyjnego organu, no mamy taki właściwie nie wiadomo co, przepychanki także wewnątrz obozu rządzącego w tej sprawie. Rzeczywiście ten proces trwa bardzo długo, moim zdaniem zbyt długo. Poprzedni kandydaci, którzy byli zgłaszani przez Prawo i Sprawiedliwość, gdyby obiektywnie spojrzeć na ich dorobek, na ich wykształcenie, na ich wiedzę, także na ich doświadczenie z zakresu obrony praw człowieka w różnych formach, to oni spełniali te warunki. Ale byli czynnymi politykami, panie ministrze. Odrzucani byli tylko dlatego, że zgłosiło ich Prawo i Sprawiedliwość. Panie redaktor, jak się spojrzy na dorobek ustępującego Rzecznika Praw Obywatelskich, to on wprawdzie nie miał żadnej legitymacji partyjnej, ale jego działalność była niezwykle jednostronna i niezwykle upolityczniona. Myślę, że nie było do tej pory tak mocno upolitycznionego Rzecznika Praw Obywatelskich. I jestem absolutnie przekonany, że każdy z kandydatów zgłoszony wcześniej przez Prawo i Sprawiedliwość, gdyby został wybrany też przez Senat, to wprowadziłby do tego urzędu znacznie więcej bezstronności. A nie ma pan wrażenia, panie ministrze, chciałam o jedną rzecz zapytać, bo pan mówi, że mówi o upolitycznionym Rzeczniku Praw Obywatelskich, a nie ma pan wrażenia, że to właśnie państwo, obóz rządzący, upolityczniliście ten wybór tak naprawdę, bo nie możecie państwo znaleźć kogoś, kto nie jest czynnym politykiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, była podobna umowa z Jarosławem Gowinem, że to teraz Porozumienie wskazuje kandydata i Prawo i Sprawiedliwość go poprze. No to takie przepychanki pomiędzy PiS-em a Porozumieniem, a tak naprawdę wpływają na cały ten proces, na całą procedurę. Tylko ten zarzut tak naprawdę trzeba kierować do osób, które atakują tych kandydatów. Proszę spojrzeć na panią senator Staroń.
Pani senator Staroń jako senator niezależna jest w polityce rzeczywiście od lat 20, ale w tym czasie pokazała wielokrotnie, że działa absolutnie niezależnie od tych sympatii partyjnych. A dlaczego czasami nie podobał się państwu kandydat Porozumienia, czyli Jarosława Gowina? Dlaczego się nie podobał ten kandydat? To nie było takiej umowy, że jednak Prawo i Sprawiedliwość poprze tę kandydaturę? Ja mogę mówić za siebie. Ja nie jestem parlamentarzystą, więc nie uczestniczyłem w tych rozmowach parlamentarnych. Ja mogę mówić za siebie. Moim zdaniem niektóre wypowiedzi kandydata zgłoszonego nieformalnie jeszcze, bo w zasadzie ta procedura nie została dokończona, niektóre wypowiedzi sygnalizowały, że on ma również bardzo jednoznaczne poglądy polityczne i to niestety wiążące się też z pogardą dla pozostałej części tych, którzy jego poglądów nie podzielają. Były jego bardzo ostre wypowiedzi w mediach społecznościowych. Mi się to szczerze mówiąc nie podoba. Ja uważam, że Rzecznik Praw Obywatelskich takich wypowiedzi nie powinien mieć. O ile wiem, ani poprzedni kandydaci, ani pani senator Staroń takich wypowiedzi na koncie nie mają. Zresztą dotychczas pani senator Staroń była bardzo pozytywnie oceniana także przez senatorów Platformy, PSL-u czy pozostałych klubów opozycyjnych. Teraz, kiedy została zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość, momentalnie są na nią ataki. Tylko dlatego, że pod jej kandydaturą podpisało się Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że to pokazuje, że upolitycznienie tego procesu nie jest u nas, tylko niestety po tej przeciwnej stronie. A kiedy wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki mówi, pytany o to, dlaczego senator Lidia Staroń, to mówi, cytuję, między innymi dlatego, że bardzo chciała. No tak powiedział zaczepiony na korytarzu. No panie ministrze, przecież to nie brzmi poważnie. Zdaję sobie sprawę, że rzeczywiście można wyciągać pojedyncze wypowiedzi i w ten sposób deprecjonować całą kandydaturę, ale jeśli prześledzi 20 lat działalności publicznej pani senator Staroń, jej działania na przykład na rzecz walki z patologiami, jeśli chodzi o komorników, na rzecz walki o prawa lokatorów przeciwko różnego rodzaju układom w spółdzielniach mieszkaniowych, pomimo tego, że ona nie była nie jest prawnikiem, nie jest przecież zaangażowana bezpośrednio z racji swojego urzędu w obronę praw obywatelskich, to jej działalnością społeczną i publiczną udowodniła, że to jest właśnie esencja tego, czym ona się zajmuje. Moim zdaniem byłaby idealną kandydatką i myślę, że najlepszym lub jednym z najlepszych rzeczników praw obywatelskich w historii. Mam nadzieję, że jest szansa, że i Sejm, i Senat ją wybiorą. No Sejm to być może jest szansa, jak zresztą pan słyszał w wiadomościach, no jest procedura, która zakłada głosowanie alfabetycznie. Lidia Staroń jest wyżej niż kontrkandydat profesor Wiącek. W związku z tym, jak uzyska wymaganą większość głosów, no to właściwie na drugiego kandydata już głosować nie trzeba będzie. No, to też pokazuje to zamieszanie, które teraz część opozycji próbuje wywołać, że ten proces jest upolityczniany nie przez nas, tylko przez drugą stronę. No, proszę spojrzeć, ta procedura nikomu nigdy nie przeszkadzała. Była taka sama przy wszystkich poprzednich głosowaniach. Teraz nagle, ponieważ może się okazać, że ona jest niekorzystna dla części opozycji, to są próby jej zmiany na ostatnią chwilę pod ten konkretny proces. Myślę, że takich rzeczy się nie powinno robić. Procedury są po to, żeby ich przestrzegać. Uważam, że powinniśmy się trzymać tego, co jest od dawna zapisane. Minister, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński jest naszym gościem. Ciąg dalszy naszej rozmowy będzie na Radio Z.pl, na naszym profilu na Facebooku i na YouTubie. Zapraszam. Panie ministrze, wracając do spraw zagranicznych, tych takich najpoważniejszych, tych, które dotykają i właściwie poruszają no nie tylko Europę, ale już cały świat. Słyszał pan apel matki, a właściwie rodziców Romana Pratasiewicza, uwolnienie syna. Czy polska dyplomacja jakoś działa w tym zakresie na forum międzynarodowym? Nie mówię tutaj o tym, co się wydarzyło, bo o sankcjach za chwilę, ale też w tym kierunku właśnie, żeby doprowadzić do uwolnienia tej osoby, ale także Polaków, którzy są przetrzymywani w białoruskich więzieniach. My robimy wszystko, co jest w naszej mocy, co możemy zrobić jako dyplomacja po to, żeby doprowadzić do zmuszenia de facto Aleksandra Łukaszenki, aby uwolnił więźniów politycznych, nie tylko rzeczywiście Romana Protasewicza, nie tylko jego narzeczonej, ale też działaczy białoruskich, działaczy polskich przetrzymywanych bezprawnie w więzieniach. Jedyną metodą na dyktatorów, na ludzi, którzy działają tak jak Aleksander Łukaszenka, jest konsekwentna presja całej społeczności międzynarodowej. Nie Polski, Litwy czy jakiegokolwiek innego kraju. Wszystkich uczestników, wszystkich, którzy mają wpływ na to, jak też działa gospodarka Białorusi. Dlatego właśnie z naszej inicjatywy zostały wprowadzone te sankcje, dlatego też z inicjatywy premiera Morawieckiego ten punkt został w ogóle dodany do agendy Rady Europejskiej. Myślę, że Unia Europejska oskarżana często o to, że działa opieszale, zbyt łagodnie, że się ogranicza tylko do deklaracji. Wiele takich zarzutów wobec Unii pada. W tym przypadku sądzę, że nawet najwięksi krytycy Unii Europejskiej byli pozytywnie zaskoczeni tym, że to się udało bardzo szybko i bardzo sprawnie wprowadzić, bardzo
zdecydowana odpowiedź, co też jest skutkiem działań i Polski, i naszych sojuszników w regionie, bo tutaj również inne kraje naszego regionu bardzo mocno w tej sprawie nas wspierają. Panie ministrze, ale jak długo potrwają te sankcje, na przykład dotyczące przelotu nad przestrzenią powietrzną Białorusi? Wiemy, że tutaj to długo pewnie nie potrwa, bo nie ma takiej jedności pewnej na długie stosowanie tego typu sankcji. Uważam, że te sankcje powinny być stosowane dopóki Łukaszenka nie wypuści więźniów politycznych. I co do tego, w poniedziałek porozumiała się cała Unia Europejska, porozumieli się bardzo szybko także przewoźnicy, którzy ustalają kolejne trasy. Wprawdzie są sygnały, że na przykład Rosja próbuje nie wpuszczać niektórych samolotów, ale myślę, że akurat to jeśli zachowamy tą jedność europejską, to konsekwentnie będziemy w stanie tą presję wywierać. I szczerze mówiąc, sądzę, że jeśli możemy przewidywać, kto szybciej ulegnie, czy będzie to Unia Europejska, 27 krajów, czy będzie to Białoruś, to myślę, że jednak Unia Europejska będzie tutaj silniejsza. Ale spodziewa się pan, że to zakończy się rzeczywiście wypuszczeniem tych wszystkich, no można powiedzieć, więźniów politycznych, no bo tak chyba można nazwać opozycjonistów, ale także dziennikarzy z aresztów, z więzień? Mam nadzieję, że ta presja doprowadzi do zmian. Nawet najgorsi dyktatorzy potrafią pod presją międzynarodową ustępować. Wiadomo, że nie będzie to taka sytuacja o 180 stopni, że nagle Aleksander Łukaszenka stanie się miłującym wolność i pokój demokratą. Nikt nie ma złudzeń co do tego. Ciepłym człowiekiem. Ale nawet zmiana w tym kierunku, żeby uwolnić te osoby, które są dzisiaj bezprawnie przetrzymywane i zmniejszyć natężenie represji, byłaby krokiem, który pozwoliłby na to, żeby wobec Białorusi była stosowana polityka łagodniejsza. To jest zresztą też ten cel tych naszych podstawowych założeń. Proszę spojrzeć, że w poniedziałek również Unia Europejska przyjęła plan gospodarczy dla demokratycznej Białorusi. 3 miliardy euro pomocy i wsparcia na wzmocnienie białoruskiej gospodarki. To jest plan przygotowany z inicjatywy Polski i pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej, który jest na stole. Jest gotowy do tego, żeby go wdrożyć w życie w momencie, kiedy Białoruś wejdzie na drogę przemian. Tam są bardzo konkretne warunki. Jeśli to się stanie, to jest oferta dla Białorusinów, bo my uważamy, że Białorusini mają prawo do tego, aby sami decydować o przyszłości swojego kraju i do tego właśnie dążymy, żeby to prawo im zagwarantować. A mają państwo informacje, w jakim stanie, co się dzieje z Andrzejem Poczobutem? Mają państwo w jakikolwiek kontakt z nim? Bo przecież też właściwie nie wiadomo wiele, co się z nim dzieje. Te kontakty zarówno z Andrzejem Poczobutem, tak samo z Angeliką Borys, z pozostałymi działaczkami też polskimi, które są przetrzymywane w więzieniach, są bardzo ograniczone. Reżim utrudnia na wszelkie możliwe sposoby dostęp do nich. Jedynie w ograniczonym zakresie mają kontakt prawnicy, ale nasi konsulowie, też nasze służby konsularne w tym ich wspierają. I ta sytuacja jest bardzo poważna. Te osoby są przetrzymywane w skrajnie złych warunkach, są de facto poddawane torturom, bo takie warunki w więzieniach są w zasadzie w konwencjach międzynarodowych określane jako tortury i dlatego tym bardziej zwiększamy tą presję międzynarodową na Białoruś, bo ona dotyczy nie tylko Romana Protasiewicza i jego narzeczonej, ale wszystkich więźniów politycznych, wszystkich osób przetrzymywanych przez reżim. A propos właśnie wspomnianego Romana Protasiewicza, to czy państwo polskie, czy polskie MSZ, czy w ogóle urzędy polskie mają czyste sumienie w jego sprawie? Bo przecież zwracał się o pomoc, o ochronę do naszego kraju. Myślę, że ta sytuacja, bardzo się cieszę, że pani porusza ten temat, dlatego że fakt, że część naszej opozycji atakuje rząd za to, że z powodów formalnych ta procedura udzielenia ochrony nie została dokończona, bo to było tak, że pan Protasiewicz zwrócił się o ochronę międzynarodową w styczniu ubiegłego roku i zanim procedura została dokończona, on po prostu zmienił miejsce zamieszkania, wyjechał na Litwę. To nie było tak, że Polska mu odmawiała azylu. Natomiast jeśli dzisiaj opozycja czy ktokolwiek inny atakuje Polskę, atakuje się też Litwę, że nie zapewniła mu ochrony, atakuje się Unię Europejską, to jest dokładnie to, o co chodzi Aleksandrowi Łukaszence. Ale to chyba nie chodzi, panie ministrze, ale to chyba nie chodzi o opozycję, bo pytanie jest też takie, czy rzeczywiście tego typu formalność, bo my mówimy o formalności, która się zmieniła, czyli jakiś formalny zapis w dokumencie tak naprawdę, który wpłynął na to, że ta procedura nie została dokończona. Czy tutaj nie zabrakło tak naprawdę takiego nieurzędniczego podejścia, tylko sprawdzenia, dokończenia, dopytania? Ta formalność polega na tym, że pan Protasiewicz przeprowadził się na Litwę. To jest cała formalność. I to nie chodzi o to, że mogliśmy coś tu zrobić lepiej czy więcej. On zmienił miejsce zamieszkania, przeszedł pod opiekę państwa litewskiego. My jako Polska również, przecież my przyjęliśmy do Polski od sierpnia ubiegłego roku 100 tysięcy osób, 100 tysięcy wiz ponad zostało wydane dla Białorusinów. My naprawdę nikomu, kto potrzebuje pomocy azylu czy ochrony, nie odmawiamy. Ale to, co jest bardzo istotne,
wskazywanie, tutaj obwinianie państwa polskiego, państwa litewskiego, Unii Europejskiej, to jest dążenie do tego, żeby winę za te kryminalne działania Łukaszenki przerzucić albo rozmyć, żeby przerzucić ją na inne postaci. To jest to, na inne podmioty. Ale to chyba, panie ministrze, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tak naprawdę pomoc dla osób, które uciekają stamtąd, które walczą w opozycji, żeby rzeczywiście ta pomoc w państwach demokratycznych, które są tutaj, Polska, Litwa, ale też pozostałe kraje, żeby ona była udzielana po prostu szybko i sprawnie. Przecież to o to chodzi. Nie, ta pomoc, jeśli chodzi o Polskę, jest udzielana na niezwykle wielką skalę. My od ubiegłego roku wprowadziliśmy program Solidarni z Białorusią. Ponad 50 milionów złotych dodatkowo przeznaczyliśmy na pomoc dla represjonowanych osób, dla społeczeństwa obywatelskiego, dla mediów niezależnych. Największa w historii pomoc. Ja nie twierdzę, że osoby, że na przykład przedstawiciele opozycji, którzy mówią, że Polska jest winna, to robią to świadomie, żeby popierać Aleksandra Łukaszenkę. Moim zdaniem oni robią to z braku rozwagi. To jest, no znowu, nie chcę tutaj, żeby ktoś się poczuł urażony, ale jest to słynne leninowskie określenie o pożytecznych idiotach. Jeżeli ktoś wspiera w ten sposób, że atakuje polski rząd, tym samym de facto usprawiedliwia działania Aleksandra Łukaszenki. Nie powinno się takich rzeczy robić. W sprawach międzynarodowych naprawdę nie powinno się używać jakichkolwiek tego typu sytuacji do ataku na rząd polski, dlatego że tu wszyscy razem powinniśmy działać, i opozycja, i rząd, żeby wspierać Białorusinów. Mam nadzieję, że politycy opozycji też przestaną używać tego do własnych partyjnych interesów. Panie ministrze, a propos działań dyplomatycznych, to czy rząd czeski już wycofał skargę z unijnego trybunału a propos wydobycia węgla w kopalni Turów? Czy cały czas obowiązuje ta decyzja trybunału o zatrzymaniu tego wydobycia, której Polska zresztą nie respektuje? Tak jak premier Morawiecki mówił, my rozmawiamy z Czechami na końcu tej drogi, na końcu tych rozmów. Czesi zobowiązali się do tego, że jeżeli warunki, o których rozmawiamy, na które się umówimy, zostaną spełnione, to skarga zostanie wycofana. Rozmowy się toczą, jesteśmy w trakcie, to jest proces, który też jeszcze chwilę musi potrwać, bo to wymaga pewnych szczegółowych ustaleń co do kwestii środowiskowych, ale myślę, że możemy być optymistami, że się porozumiemy, bo mimo wszystko tak naprawdę do tego obie strony zmierzają. Faktem jest, że dla części polityków czeskich, zwłaszcza tych lokalnych, z północnych regionów kraju, ta sprawa jest do pewnego stopnia korzystna politycznie. Jej eskalowanie po to, żeby pokazać swoją skuteczność na arenie krajowej, kosztem stosunków z Polską także. Natomiast no, to jest też, takie są realia polityki, trzeba sobie zdawać z tego sprawę. My rozmawiamy i myślę, że optymistycznie możemy do tego podchodzić, że to porozumienie zostanie znalezione. Ale kiedy? Bo właściwie za niewykonywanie decyzji Europejskiego Trybunału grożą nam kary, naliczane codziennie. A rozumiem, że nadal obowiązuje, bo nadal ten wniosek czeski nie został wycofany. I pytanie moje jest kolejne takie, czy te działania, o których pan teraz mówi, czy to nie są działania, które powinny być zrobione wcześniej, zanim ta decyzja Trybunału zapadła, zanim rząd czeski z Czechami złożył to do Trybunału. Rozmowy z Czechami były prowadzone przez wiele miesięcy. Zresztą niedawno grupa PGE pokazała bardzo szczegółowe kalendarium, co się w tych sprawach działo, że w 2019 roku już pewne rozmowy były prowadzone. W ubiegłym roku bardzo dużo spotkań, ja sam osobiście brałem w tym udział, że w każdym spotkaniu ze stroną czeską na różnych szczeblach ten temat Turowa był podnoszony. Niestety z uwagi właśnie na ten interes polityczny wewnętrzny części polityków, który no, w polityce tak po prostu jest czasami, że pewne sprawy są absolutnie dominujące i nie da się specjalnie przekonać naszych partnerów do tego, żeby zmienili swoje postępowanie, jeśli im się to na przykład wyborczo opłaca, no to doprowadziło właśnie do takiej sytuacji. Ale myślę, że dzisiaj jesteśmy w troszkę innej sytuacji i zmierzamy do tego, żeby to porozumienie zostało zawarte, żeby ten kompromis został znaleziony przez obie strony. A może pomogłoby, panie ministrze, w tym powołanie ambasadora polskiego w Czechach? Ten proces trwa, w zasadzie zbliża się do końca. Myślę, że już niedługo będziemy mieć ponownie ambasadora. Rzeczywiście zgadzam się, że może to trwało trochę zbyt długo. To była specyficzna sytuacja, jeśli chodzi o ambasadę w Pradze, ale myślę, że już niedługo również i ten proces się zakończy. Myśli pan, że kiedy? Myślę, że w ciągu kilku tygodni. Panie ministrze, bo chciałam jeszcze o jedną rzecz zapytać a propos właśnie tej sytuacji, bo wiemy, że tak, rząd, mamy teraz sytuację taką, że trwają rozmowy na poziomie dyplomatycznym, jak rozumiem, z rządem czeskim w sprawie wycofania wniosku z Trybunału, ale jednocześnie rozumiem, że cały czas to obowiązuje, w sensie orzeczenie Trybunału, czyli rozumiem, że grożą nam kary. One są całkiem realne, prawda, za które każdy z nas może zapłacić, nas podatników mam na myśli.
Ta procedura również jest przedmiotem działań naszych, jeśli chodzi o działania przed Trybunałem Sprawiedliwości. Ja z uwagi też na dobro tego procesu, na szczegóły, też na pewne zaufanie do naszych partnerów, nie mogę dzielić się absolutnie wszystkimi szczegółami, ale zapewniam, że robimy wszystko, żeby jak najszybciej tę sytuację odwrócić i żeby nie groziło nam ani zamknięcie tej kopalni, ani jakiekolwiek kary. Panie ministrze, chciałam zapytać jeszcze pana jako prawnika, czy pan się podpisze pod słowami prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, do którego, mówiąc już tak upraszczając, ale generalnie do prokuratury trafia zawiadomienie z Najwyższej Izby Kontroli przeciwko premierowi, wicepremierowi, ministrom, to w związku z tak zwanymi wyborami kopertowymi, a wychodzi prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i mówi, że premier prawa nie złamał. Czy to nie wygląda jednak tak, że to jest sugestia, co prokuratura z tym zawiadomieniem Najwyższej Izby Kontroli zrobi? Jeżeli ja analizuję tą sprawę, a widziałem też te elementy opinii prawnych, które zostały opublikowane, nie znam ich wszystkich bardzo szczegółowo, ale sam się nad tym zastanawiałem. Ten przepis, artykuł 231 Kodeksu Karnego mówi w zasadzie w jednym momencie o dwóch możliwościach złamania prawa. O nadużyciu władzy, o nadużyciu przekroczeniu uprawnień, ale też o niedopełnieniu obowiązku. W tamtym czasie obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi należało zapewnić obywatelom możliwość głosowania korespondencyjnego. To było zresztą wprowadzone krótko wcześniej. Cały Sejm prawie jednogłośnie wtedy to poparł. To chodziło na przykład o osoby powyżej 60 roku życia, osoby w kwarantannie, ale to była grupa łącznie kilku lub nawet kilkunastu milionów osób. I teraz, jeżeli premier, który był odpowiedzialny za przygotowanie tego procesu, nie zapewniłby warunków do głosowania korespondencyjnego, to wówczas również można byłoby mówić, że złamałby prawo, bo nie dopełniłby obowiązku przeprowadzenia wyborów, co jest w demokracji jednym z najważniejszych obowiązków państwa. Czyli pana zdanie to jest kwestia interpretacji przepisu? Znaczy, moim zdaniem to w ogóle nie ma nic do interpretacji. Moim zdaniem ta sytuacja jest czysta. Moim zdaniem, gdyby rząd nie przeprowadził wyborów, to wtedy nie dopełniłby obowiązku. Pamiętamy, że tak naprawdę w całej tej sprawie chodziło o to, że Platforma chciała zmienić swoją kandydatkę, która ich słabo szło w sondażach, i dlatego robiła wszystko, żeby te wybory zablokować. To jest dobre tłumaczenie, nawet, panie ministrze Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktor, ale były też pomysły, to pan przewodniczący Budka mówił wprost, że on chciałby zrobić wybory we wrześniu, bo miał jakieś podobne analizy, które mówiły, że wtedy się pandemia skończy. We wrześniu mieliśmy wtedy największy szczyt drugiej fali, więc tyle to było warte. No tak, panie ministrze, ale wróćmy teraz do premiera, wróćmy do wicepremiera, wróćmy do szefa kancelarii, którzy podejmują decyzje, jak wskazują kontrolerzy NIK-u, no bo nie Marian Banaś, szef Najwyższej Izby Kontroli, a jednak ludzie, którzy te kontrole przeprowadzali i mówią wprost, nie było podstaw prawnych, żeby te wybory, czy zlecić drukowanie kart, czy w ogóle czynić przygotowania do tych wyborów. No i więc mamy zarzuty, jeszcze nie zarzuty, mamy doniesienie do prokuratury i teraz jesteśmy państwem w Unii Europejskiej. Czy pan by się nie spodziewał, że jednak w związku z tym, że jest to dość potężne doniesienie, jednak organu Najwyższej Izby Kontroli, nie, jak pan mówi, nie wiem, przedstawiciela opozycji, ale jednak Najwyższej Izby Kontroli, że jednak tutaj jakieś dymisje nastąpią? No, pytanie, czy dymisja nie powinna dotyczyć też funkcji szefa Najwyższej Izby Kontroli. Też były potężne zastrzeżenia do pana Mariana Banasia, stojącego na jej czele. Ja też nie chcę oceniać. Ale ktoś go tam, ktoś powołał, wybrał go Sejm. Oczywiście, wybrał go Sejm zgodnie z konstytucją i zgodnie z konstytucją nie ma możliwości odwołania z tej funkcji, nawet w sytuacji, kiedy są poważne zarzuty prokuratorskie, a pamiętam, że w swoim czasie media bardzo mocno twierdziły, że te zarzuty są niezwykle ważne, niezwykle poważne i powinien zostać. No tak, ale wtedy państwo mówiliście, że to jest krystaliczny, czysty człowiek. No. Przecież to powiem wypowiedzi pana kolegów. Mam wrażenie, że szefniku do jakiegoś stopnia z tego powodu, że czuł się atakowany wtedy, być może teraz uważa, że to jest jakaś forma odgrywania się, że próbuje wykorzystywać pewne właśnie bardzo dość karkołomne interpretacje przepisów po to, żeby atakować politycznie czy premiera, czy pozostałych członków rządu. Według mnie to zawiadomienie nie ma realnych podstaw w prawie. Według mnie to jest zawiadomienie oparte na bardzo naciąganej, tak powiedzmy, interpretacji. Tylko po to, żeby wywołać zamieszanie, tylko po to, żeby wykreować wrażenie, że jest coś poważnego. Gdyby premier nie podjął działań zmierzających do przeprowadzenia wyborów zgodnie ze swoim ustawowym obowiązkiem, wtedy również można byłoby mu stawiać zarzut, że nie dopełni obowiązków z tego samego przepisu. Panie ministrze, zmieniając trochę temat i wracając do działki, którą pan się zajmuje, to prawda, że Angela Merkel odmówiła przyjazdu do Warszawy w czerwcu?
Nic mi o tym nie wiadomo. Przeczytałem o tym dzisiaj z wielkim zdziwieniem. Nie znam w ogóle... A były zaproszenia kierowane do pani kanclerz Niemiec? A w zamian za to, skoro się nie zgodziła, to zaprosiliście państwo prezydenta? Nie mam żadnych informacji, aby taka sytuacja miała miejsce. Wydaje mi się, że jest to kompletnie zmyślona historia. Chciałam zapytać jeszcze o nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Jak one teraz wyglądają? Bo sporo tak naprawdę gorzkich, cierpkich słów pada ze strony przedstawicieli polskiego rządu pod adresem prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w związku z budową Nord Stream 2. To jak te relacje w tej chwili wyglądają? W Polsce wciąż nie ma ambasadora amerykańskiego. Gorzkie słowa padają przede wszystkim pod adresem projektu Nord Stream 2, dlatego że my bardzo konsekwentnie mówimy o tym, jak bardzo niebezpieczny jest ten projekt dla bezpieczeństwa w Europie, przede wszystkim dla bezpieczeństwa Ukrainy, bo bezpieczeństwo energetyczne Polski jest dzisiaj znacznie lepiej zabezpieczone dzięki też inwestycjom, które poczyniliśmy, no ale zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy to jest zagrożenie dla jej bezpieczeństwa państwowego, a to w konsekwencji oznacza też destabilizację całego regionu. I to już staramy się uświadomić naszym partnerom i w Stanach Zjednoczonych, i w Unii Europejskiej. Rzeczywiście nie zawsze to jest możliwe, dlatego że interesy ekonomiczne kilku firm, zwłaszcza niemieckich, wydają się, zwłaszcza jeśli chodzi o część polityków europejskich, przeważać i dominować. Jeśli chodzi o politykę amerykańską, no mam wrażenie, że jest to pewna niekonsekwencja. Jeszcze kilka tygodni temu słyszeliśmy ze strony amerykańskiej, że krytykują ten projekt. Dziś zmiana o 180 stopni to też nie jest do końca coś, czego należałoby się spodziewać, ale skoro nastąpił taki zwrot w tak krótkim czasie, to niewykluczone, że nastąpią kolejne zwroty. Nadal nad tym pracujemy. A chciałam zapytać właśnie o tego ambasadora. To, czy to oznacza, że go dalej nie ma, nie został powołany ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce? To znaczy, że Polska nie jest aż tak bardzo istotnym krajem dla Stanów Zjednoczonych w tej chwili? Kilkumiesięczne przerwy w obsadach placówek, jeśli chodzi o ambasadorów, są rzeczą całkowicie normalną. Zresztą mamy sygnały, że ten proces wyboru ambasadorów jest już, zbliża się już do końca. Stany Zjednoczone też przechodziły przez taki okres, gdzie polityka wewnętrzna była absolutnie dominująca ponad polityką międzynarodową. Myślę, że to w dużym stopniu też z tego wynika. A zna pan nazwisko może? Albo jest jakaś taka giełda nazwisk, kto mógł być nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce? Giełda nazwisk oczywiście jest, natomiast co do konkretnego nazwiska osoby, która będzie już kandydatem na ambasadora, na razie ja nie chciałbym się wypowiadać. Mamy pewne informacje, ale dopóki one nie zostaną oficjalnie podane przez stronę amerykańską, dopóty my jako resort odpowiedzialny za politykę zagraniczną też nie będziemy ich ujawniać, po prostu to byłoby naruszenie pewnego zwyczaju międzynarodowego. Panie ministrze, już kończąc naszą rozmowę, to powstanie nowa siła w Parlamencie Europejskim. Podobno w Warszawie trwa, jak donoszą media nieoficjalnie, spotkanie czy rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z konserwatystami z Włoch i Hiszpanii. Szykuje się nowa siła, zupełnie nowe otwarcie? Panie redaktor, pracujemy nad tym, żeby budować sojusze w Europie ze wszystkimi tymi partiami, tymi siłami politycznymi, które myślą... No tak, ale mówię o tej frakcji konserwatywnej. ...o tak. przyszłości Europy. Rozmawiamy z naszymi partnerami i w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i poza tą grupą. Chcemy dążyć do tego, żeby głos partii, które sprzeciwiają się federalizacji Europy, które opowiadają się za Europą ojczyzn, za Europą narodów, żeby był słyszalny dużo bardziej niż to jest w tej chwili, bo ten dominujący nurt zmierzający ku federalizmowi jest w naszej ocenie po prostu niebezpieczny i niezgodny z tym, czego życzyliby sobie ojcowie założyciele Europy. Prowadzimy te rozmowy w wielu krajach Unii Europejskiej. Ten głos konserwatystów brzmi coraz głośniej i sądzę, że będziemy w stanie porozumieć się z partiami w wielu krajach Europy, żeby on brzmiał lepiej także na arenie europejskiej. Nawet z Matteo Salvini? Myślę, że z każdym politykiem, który w pewnych istotnych sprawach, jeśli chodzi o przyszłość Unii, jesteśmy w stanie się zgodzić, możemy rozmawiać. Ale nie przeszkadza to na przykład jego, nie przeszkadza państwu stosunek Matteo Salviniego do Kremla na przykład? Pytanie brzmi, czy w tej sytuacji należałoby rozmawiać z niektórymi politykami w Niemczech, którzy bardzo mocno wspierają projekt Nord Stream 2 i realnymi działaniami wspierają politykę Kremla. Czy to znaczy, że z tymi politykami nie należy rozmawiać? Z każdym należy rozmawiać. Natomiast o tym, czy ktoś jest proputinowski, czy antyputinowski i tutaj działa bardziej rozsądnie, decydują raczej konkretne czyny, a nie to, co ktoś napisze czy powie w mediach o tym czy innym polityku. Naprawdę myślę, że tu też bardziej trzeba odwoływać się do faktów niż do słów i zarzutów medialnych. Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński był naszym gościem. Dziękuję panie ministrze bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.